Zaprosiłem Państwa tutaj na spotkanie na piąte piętro, na blok operacyjny. Przede wszystkim dlatego, żeby przedstawić nowego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa SP Zasłubartów, pana doktora Piotra Chęcia. Do końca ubiegłego roku byłem dyrektorem do spraw medycznych w Szpitalu Powiatowym w Rykach, gdzie moja misja tworzenia szpitala i powoływania nowych oddziałów dobiegła końca. Szpital w Rykach jest bardzo dobrze prosperującą jednostką i mam nadzieję, że te doświadczenia, które nabyłem przez 5 lat z przerwą covidową, pełniąc funkcję dyrektora medycznego, kierownika oddziału chorób wewnętrznych, oddziału medycyny paliatywnej, będę mógł z powodzeniem wcielać tutaj właśnie w Lubartowie. Sytuacja szpitala w Lubartowie trudna, tak jak całej medycyny w całej Polsce. Ale podejmując to wyzwanie i prowadząc rozmowę z panem dyrektorem na temat możliwości objęcia stanowiska dyrektora do spraw lecznictwa, odpowiedziałem na jedno sobie pytanie. Czy szpital w Lubartowie jest potrzebny? Otóż proszę Państwa, szpital w Lubartowie jest bardzo potrzebny, wręcz nieodzowny. Nie ma możliwości, żeby ten szpital zlikwidować. To jest ogromny powiat, szpital wieloprofilowy z ogromnym potencjałem, pewno niewykorzystanym do końca, ale moją misją razem z panem dyrektorem i osobami, które przychodzą razem z nami, będzie stworzenie szpitala, który będzie spełniał oczekiwania wszystkich mieszkańców powiatu lubartowskiego, ale też powiatów ościennych. Warto zaznaczyć, że przed dyrekcją szpitala niełatwe zadanie. Dług szpitala przekroczył już 100 milionów złotych. Płatności są odroczone, ale one jednak czekają na zapłacenie, a jak wiemy, sytuacja finansowa szpitala nie jest dobra. Na chwilę obecną, jak wygląda zadłużenie? Na ile już oscyluje? No i wypadało też by zapytać, aż się nasuwa pytanie, w takim razie co dalej? Jakie plany są naprawcze? Zgadza się, te płatności są odroczone, natomiast są w miarę możliwości regulowane tutaj na bieżąco, także też staramy się tutaj naszym dostawcom regulować to zadłużenie, gdy przychodzą środki z NFZ-u. Niestety zadłużenie, to też nie jest żadną tajemnicą, przekroczyło 100 milionów złotych, tak, te zobowiązania SPZOS w Lubartowie. Natomiast jeśli chodzi o to, co dalej, z panem doktorem do spraw lecznictwa. Mamy szeroko zakrojone plany. Jest również podmiot, który przeprowadza głęboki audyt funkcjonowania SPZOS-u z ostatnich 3 lat, ale też opracowuje program naprawczy. Jest to bardzo doświadczony podmiot. Też tutaj poinformujemy w niedługim czasie o wynikach audytu i o wynikach i o pracach nad programem naprawczym, ponieważ ten program będzie przedstawiony do akceptacji podmiotu tworzącego, bo nie wyobrażam sobie realizacji programu naprawczego bez akceptacji ze strony podmiotu tworzącego. Natomiast też nie ukrywam, że bardzo mocno pracujemy nad nowymi zakresami świadczeń udzielanych tutaj w ramach naszych możliwości. Są dobre pomysły, tylko niestety tutaj jest czas, tak? Czas nas po prostu goni. No i też to są procedury administracyjne, tak? To nie jest tak, że dzisiaj sobie powiemy, otwieramy to, ale musimy też uzyskać finansowanie z NFZ-u i mieć zgody konsultantów odpowiednich, tak, odpowiadających za daną dziedzinę medycyny. No i nad tym będziemy pracować, ale szykujemy coś dużego, ale to państwo dowiecie się, jak już to będzie na takim etapie, że możemy powiedzieć tak, jest to, mamy personel lekarski, mamy możliwości, aby to zadanie realizować. Ale tak, na pewno planem jest priorytetowym zwiększenie jak najszybciej dochodów, przychodów z NFZ-u. Mamy możliwości tutaj przerobowe, aby to po prostu robić więcej zabiegów. I też ku temu będą zmierzały i zmiany personalne dokonywane przeze mnie we współpracy z panem dyrektorem do spraw lecznictwa. Będziemy Państwa o tym na bieżąco informować. To jest po prostu jedyna droga
tutaj cały czas do przodu, cały czas do góry i nie poddajemy się. Od 8 lat blok operacyjny czekał na dostosowanie go do wymogów sanepidu. Remont bloku wyniósł około 100 tysięcy złotych. W tym momencie nasz blok jest naprawdę, wygląda jak byłby świeżo wybudowany, tak? Więc jest czysto, jest biało, jest pięknie, więc no i tak jak powiedziałem, zarówno i pacjenci, jak i lekarze będą mieli tutaj na pewno wyższą jakość i usług, i świadczeń, i pracy. Obecnie trwają jeszcze prace nad SOR-em, który rusza wraz z początkiem maja. SOR rusza 6 maja 2024 roku. Tak jak powiedziałem, w tym dniu wjedzie pierwsza karetka z pacjentem. Natomiast jeśli chodzi o ilość pacjentów, no to już nasza izba przyjęć jest takim małym SOR-em, no nie takim małym, ale nie w tej skali. Natomiast spodziewamy się obsługiwać około 10 tysięcy pacjentów rocznie, ponieważ nasz szpital jest dość dużym, wieloprofilowym szpitalem. Mamy wiele oddziałów trzyurazowe, tak, gdzie tym bardziej dla SOR-u to jest, dla pacjentów to jest właśnie... Nawet wskazania są ku temu, żeby był aż tak szeroki wachlarz świadczeń medycznych. I tak jak mówiłem wcześniej, no SOR w tym szpitalu jest niezbędny, tak? Ta inwestycja była konieczna. Szpital zatrudnia bardzo dużo ludzi, zarówno administracji, jak i pracowników medycznych. No właśnie, jak tutaj będzie sytuacja wyglądała, czy planowane są zwolnienia? Pojawiła się też niepokojąca informacja odnośnie dodatków edukacyjnych, że tutaj zostały zastosowane pewne ruchy w tym kierunku. No właśnie, jak współpraca z pracownikami? Powiem tak, to może odpowiem słowami mojej pani Ani z sekretariatu, także panie dyrektorze, jak pan to robi, że każdy, kto od pana wychodzi, wychodzi z uśmiechem. I tak to jest taka jej obserwacja i tak wygląda współpraca. Współpraca wygląda bardzo dobrze, zarówno z personelem lekarskim, jak i z personelem pielęgniarskim, z administracją. Tak jak państwo wiecie, nie słychać żadnych zgrzytów, żadnych tutaj jakichś negatywnych sytuacji. Powiem w ten sposób, w zeszłym roku ze szpitala odeszło 50 osób, tak, ale to były odejścia czy emerytalne, czy dobrowolne, czy tutaj kilka dosłownie osób, to były likwidacja stanowisk pracy, tak. Natomiast na ten moment, tak jak powiedziałem, były w planach zwolnienia grupowe, ale weszliśmy w inny, troszeczkę łagodniejszy proces, czyli dobrowolnych odejść, czyli osoby, które już nabyły wieku emerytalnego, znalazły sobie pracę, chcą odejść, tak, tutaj też proponuję im dogodne warunki, tak żeby to odejście na emeryturę było jak najbardziej godne, więc tutaj też nie ma żadnego problemu. Tego personelu jest no, ponad 500 osób, tak, to jest największy pracodawca w powiecie lubartowskim. Dlatego, tak jak powiedziałem, jest też taka walka o też i z jednej strony o utrzymanie tych miejsc pracy, z drugiej strony o to, żeby szpital dobrze funkcjonował, żeby zmniejszyć koszty wynagrodzeń. Natomiast jeśli chodzi o dodatki edukacyjne, no to odpowiem w ten sposób. Jestem pierwszym dyrektorem, któremu od ponad dekady udało się zlikwidować ten dodatek, ponieważ obecne przepisy, tak jak zapewne państwo tutaj wiedzą, orientują się, przewidują wynagrodzenie dla między innymi personelu pielęgniarskiego po tak zwanych kwalifikacjach posiadanych, tak, a więc weszliśmy w proces porozumień z pracownikami, oczywiście dobrowolnych. Ja wiem, że są różne głosy, ale chciałem to zdementować, naprawdę to były dobre rozmowy z personelem, gdzie personel, mając ze sobą kalkulator czasami w ręku, tak, widział realnie tą podwyżkę. Może ona nie jest taka ogromna, ale ta podwyżka jest. Właściwie już około niecałe 70% personelu zrzekło się dodatku edukacyjnego.
ponieważ byłoby to dublowanie się świadczeń za wykształcenie posiadane, tak, więc ten proces też przebiega bardzo, bardzo sprawnie, bardzo dobrze. Jestem za to wdzięczny personelowi, za tą też duch odpowiedzialności. Myślę, że te zarobki są już w tym momencie godne, tak, natomiast łagodzą też sytuację, skutki finansowe dla SPZOS w Lubartowie, ale tak jak powiedziałem, tutaj ja nie narzekam na współpracę, ale też nie odczułem w żaden sposób ze strony personelu, żeby personel też jakoś negatywnie mnie oceniał. Zawsze jesteśmy w formie dialogu. Powiem tak, ja mam taką, staram się w ten sposób, że jeśli mamy problem, to go rozwiązujemy, a nie szukamy winnych, i to bardzo pomaga, tak, ta dewiza, która mi przyświeca przy zarządzaniu, bardzo pomaga.